dobry, witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej inwestycjom drogowym, które będą niebawem realizowane w powiecie tomaszowskim. W naszej konferencji biorą udział senator Rafał Ambrozik, poseł Robert Telus, poseł Grzegorz Lorek, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski. Gospodarzem konferencji jest pan prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, starosta powiatu tomaszowskiego pan Mariusz Węgrzynowski, wójt gminy Budziszewice Marian Holak i wójt gminy Będków Dariusz Misztal. Jako pierwszego o zabranie głosu proszę pana posła Roberta Telusa. Drodzy Państwo, jesteśmy z dobrą nowiną, z dobrą informacją dla powiatu tomaszowskiego. Kolejna dobra informacja, która myślę, że będzie cieszyła wszystkich samorządowców, ale przede wszystkim, i chyba to jest najważniejsze, mieszkańców powiatu tomaszowskiego, całego powiatu, bo również gminy, które są tutaj z nami, dostają środki. Drodzy Państwo, prawie 7 milionów złotych dla powiatu tomaszowskiego, 7 milionów złotych dla powiatu tomaszowskiego. To są środki przede wszystkim dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, dla bezpieczeństwa tych, którzy będą przebywać w powiatu. Wiecie, tomaszowskim. I to jest bardzo informacja ważna, dlatego że musimy dbać o bezpieczeństwo. O to bezpieczeństwo na drogach, bo wiemy o tym, że tych wypadków jest bardzo dużo. Dlatego kolejne środki, które rząd przeznaczył, rząd Prawa i Sprawiedliwości, który przeznaczył dla samorządów w całym Polsce. Dziś, tak jak powiedziałem, jesteśmy w Tomaszowie Mazowieckim, ale w całej Polsce są dziś w tych dniach przeznaczane te środki na rozbudowę dróg, na rozbudowę tej infrastruktury drogowej. Dlatego bardzo się cieszę, gratuluję panu prezydentowi, panu staroście, gratuluję wójtom, burmistrzowi Ujazdu, że dobrze zrobili środki. Bo drodzy Państwo, z jednej strony lobbowanie, to jesteśmy od parlamentarzyści od tego, żeby lobbować i pan senator, i panowie posłowie, ale przede wszystkim trzeba zrobić dobrze wniosek. I to są gratulacje dla samorządowców, że przygotowali dobre wnioski. Dobre wnioski, które, tak jak powiedziałem, służą mieszkańcom powiatu tomaszowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora Rafała. Szanowni Państwo, kilka dni temu rozstrzygnięto kolejny nabór wniosków do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejne miliony trafiają do polskich samorządów. Z tego właśnie funduszu, który został powołany w 2019 roku i od tego roku do polskich samorządów trafiło ponad 15 miliardów złotych. Udało się wyremontować, rozbudować ponad 18 tysięcy kilometrów dróg. Partycypuje w tym również województwo łódzkie w znakomitej części. To właśnie z tego funduszu w województwie łódzkim wyremontowano 543 km dróg powiatowych, 826 km dróg gminnych. To wszystko powoduje, że jest w naszym województwie bezpieczniej. Cieszę się, że duże środki trafiają na ziemię tomaszowską. Środki trafiły do miasta Tomaszów Mazowiecki na ulicę Niemcewicza, ale również do gmin wiejskich, do gminy Budziszewice, do miasta Ujazd, do gminy Będków. To są środki, które z pewnością poprawią atrakcyjność tego terenu powiatu tomaszowskiego. Swoje środki oczywiście również uzyskał powiat tomaszowski na drogę łączącą Tomaszów Mazowiecki ze Smardzewicami. Środki, które poprawiają bezpieczeństwo, komfort podróżujących po naszym powiecie, w sprawach służbowych, również w sprawach takich osobistych. Bardzo, bardzo mnie cieszy, że samorządowcy są tak aktywni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Pan prezydent, państwo, panowie wójtowie, pan starosta piszą te wnioski w taki sposób, że one skutecznie, że rząd skutecznie może na te wnioski odpowiadać. Gratuluję samorządowcom, ale przede wszystkim gratuluję mieszkańcom, którzy będą się mogli cieszyć nowymi drogami, nowymi nawierzchniami. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu pana posła Grzegorza Lorka. Szanowni Państwo, ja przypomnę, że za rządów Platformy Obywatelskiej mieliśmy program tzw. Sentynówek. Był to daleko niewystarczający program, który nie poprawił znacząco bezpieczeństwa i o środki było bardzo trudno, żeby je pozyskać. Za rządów Zjednoczonej Prawicy powstały dwa programy. Jest program dróg samorządowych, właśnie w tej chwili jesteśmy na kolejnym przyznaniu środków, i Polski Ład, który w znaczący sposób tak samo zmienił infrastrukturę drogową. To jest bardzo ważne i trzeba o tym przypominać, bo
Obydwa programy poprawiły zarówno sieć drogową na terenie województwa łódzkiego i poszczególnych powiatów i gmin, a także przyczyniły się do rozwoju tych ośrodków. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta Marcina Wichru. Witam państwa bardzo serdecznie. To dla Tomasza Mazowieckiego bardzo ważny dzień i zapewniam państwa, że bez względu na pogodę, bez względu na aurę, jaka panuje, czy to będzie aura taka jak dzisiaj, deszczowa, czy to będzie upalny dzień, to ulica Niemcewicza, jak i pozostałe inwestycje planowane w tym 2023 roku w Tomaszowie Mazowieckim zostaną bez problemu zrealizowane. 2 miliony złotych to 50% kosztów inwestycji przebudowy ulicy Niemcewicza, której całkowita wartość to 4 miliony, szacowana wartość 4 miliony 100 tysięcy złotych. A jak to będzie, okaże się już niebawem, bowiem w tym tygodniu ogłaszamy przetarg na realizację tej inwestycji. Być może, mamy taką nadzieję, będzie ciut taniej. Szanowni państwo, termin realizacji tej inwestycji to ten rok, w zasadzie do końca listopada planujemy zamknąć etap inwestycyjny i w ramach tej inwestycji, pozwólcie państwo, że w szczegółach mieszkańcy na pewno są zainteresowani tym, powiem co będzie ta inwestycja obejmowała. Generalnie 650 metrów długości jezdni, pełna przebudowa jezdni oraz chodników, budowa zatok postojowych w poszerzeniu jezdni dla samochodów osobowych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Radosną do ulicy Grota Roweckiego na 26 miejsc postojowych, w tym jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych. To bardzo ważne, dlatego że tutaj naprzeciwko do szkoły podstawowej nr 13 uczęszczają tomaszowskie dzieci. Chcemy we wszystkich placówkach, przy wszystkich placówkach zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo najmłodszym tomaszowianom. Dalej, przebudowa skrzyżowań z ulicą Długą i ulicą Radosną, wyniesienie skrzyżowania ulicy Niemcewicza z ulicą Długą, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci instalacji podziemnych będących w kolizji z projektowanym układem drogowym i tak jak wspomniałem, na realizację otrzymaliśmy 2 miliony złotych. Bardzo dziękuję parlamentarzystom za wstawiennictwo, za lobbowanie, aby te środki rządowe mogły trafić do Tomaszowa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana starostę Mariusza Węgrzynowskiego. Szanowni państwo, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych to jest wyjątkowy program, który już zagościł tutaj na terenie przede wszystkim samorządów od kilku lat. To jest ta wyjątkowa pomoc rządu Prawa i Sprawiedliwości dla samorządów po to, żeby to bezpieczeństwo w tych wszystkich miejscach, gdzie przemieszczają się mieszkańcy gmin, powiatów, mieszkańcy województw, było na jak najwyższym poziomie. Bardzo serdecznie cieszymy się, że jako powiat tomaszowski, jako samorząd powiatowy otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 milionów złotych na remont jakże ważnego, istotnego fragmentu drogi powiatowej. To jest, proszę państwa, ten fragment, który jest położony pomiędzy Białą Górą a Tomaszowem Mazowieckim. Wszyscy, którzy tamtędy się poruszają, przemieszczają, wiedzą, że ten stan jest katastroficzny i to był ostatni moment, żeby można było podjąć prace związane z przywróceniem tego fragmentu drogi powiatowej do takiego stanu, żebyśmy mogli bezpiecznie poruszać się przede wszystkim w stronę Zalewu Sulejowskiego. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję tutaj rządowi polskiemu, dziękuję obecnym parlamentarzystom, dziękuję również tym parlamentarzystom, którzy są nieobecni, panu marszałkowi seniorowi Antoniemu Macierewiczowi, pani poseł Annie Milczanowskiej, ale bardzo serdecznie chciałbym podziękować wojewodzie łódzkiemu, panu Tobiaszowi Bocheńskiemu, który ostatecznie zatwierdzał te wszystkie inwestycje związane z realizacją właśnie w tym roku 2023. Na pewno bez tych pieniędzy, bez tych dotacji, proszę państwa, to bezpieczeństwo na naszych drogach byłoby o wiele mniejsze. Dlatego też tutaj z radością możemy poinformować państwa, że zarówno gminy położone na terenie powiatu tomaszowskiego, jak również i obydwa miasta, które otrzymały dofinansowanie, jak i również
to, co otrzymał samorząd powiatowy, to proszę Państwa jest naprawdę coś wyjątkowego i jeszcze raz serdecznie dziękuję za te pieniądze, które pozwolą poprawić bezpieczeństwo poruszania się po naszym powiecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu pana Janusza Kosielskiego, radnego sejmiku województwa łódzkiego. Panowie parlamentarzyści, panie prezydencie, panie starosto, państwo wójtowie, w imieniu własnym samorządu województwa łódzkiego chciałem bardzo serdecznie pogratulować samorządom powiatu tomaszowskiego, panu staroście, panu prezydentowie, wójtom za skuteczność pozyskiwania środków. Jest to kolejna bardzo dobra informacja dla samorządów, dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, bo nie tak dawno oddawaliśmy drogę wojewódzką 713 od Rokicin, Ujazd, Tomaszów przez miasto Tomaszów. Bardzo duża inwestycja. Była informacja, że zostanie wybudowana S74, droga łącząca ósemkę i drogę numer S12 z obwodnicą Tomaszowa, a także fundusze z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Polskiego Ładu. Takich pieniędzy dla samorządów ja nie pamiętam, a w samorządzie jestem od 1994 roku i naprawdę wielki podziękowania dla rządu. Te ostatnie 8 lat to naprawdę są olbrzymie środki krajowe, które są przeznaczone na infrastrukturę drogową, na infrastrukturę, która jest realizowana dla naszych mieszkańców. Gratuluję samorządom skuteczności w pozyskiwaniu tych środków, a także operatywności w wydatkowaniu i realizacji inwestycji na rzecz mieszkańców. Dziękuję posłom za lobbowanie, parlamentarzystom, panu senatorowi za lobbowanie na rzecz naszych mieszkańców, a samorządowcom gratuluję właśnie operatywności, że bardzo sprawnie wykonują te inwestycje i pozyskują środki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz o parę słów dotyczących inwestycji w gminie Budziszewice. Poproszę wójta gminy Budziszewice, Mariana Polak. Dzień dobry Państwu. Dla naszej gminy to są już kolejne pieniądze z Funduszu Rozwoju Dróg, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Cieszę się, że otrzymaliśmy pieniądze. Może to nie są aż tak duże pieniądze, ale przy skromnym budżecie, jaki ma gmina Budziszewice, to naprawdę bardzo istotne. W tym miejscu chciałbym podziękować naszym parlamentarzystom za wsparcie naszej gminy, za to, że możemy budować kolejne drogi, które są dla mieszkańców bardzo potrzebne. Także raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. To jest która droga. To już tu widać. Proszę teraz o zabranie głosu pana wójta Dariusza Misztala, wójt Wędkowa. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, to kolejne środki dla gminy Będków. Tak jak już powiedzieli parlamentarzyści, pan starosta. Pieniądze, jakich nigdy w samorządzie do tej pory nie było. Chcę zaznaczyć, że te środki w wysokości prawie 800 tysięcy złotych to druga droga już w tej miejscowości w ramach tego programu. Drodzy Państwo, w ramach rządowego programu odbudowy dróg to piąta droga w gminie Będków. Pragnę też dodać, że w ubiegłym tygodniu zakończyliśmy inwestycje z Polskiego Ładu w wysokości 7,5 miliona złotych. Także te środki widać w całym powiecie, jak pięknie się rozwijamy i jak coraz bezpieczniejsze drogi pojawiają się na terenie naszego powiatu, naszych gmin. Szanowni parlamentarzyści, panie pośle, ja serdecznie dziękuję panie tutaj też senatorze za wsparcie naszych tych działań i zalobowanie na rzecz wszystkich gmin, tych najmniejszych również, ponieważ Polska leży również w takich gminach jak Będków, Budziszewice, nie tylko w dużych miastach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Czy ja mogę jeszcze jedno zdanie? Proszę bardzo. Drodzy Państwo, tutaj padło dużo pięknych słów, podziękowań w jedną i drugą stronę, ale jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. To jest około 7 milionów złotych z budżetu państwa, tak nazwijmy to, środków od rządu, ale do tych 7 milionów każdy samorząd dokłada drugie 50%. To jest bardzo ważne właśnie, że samorządy też swoje środki w tę inwestycję będą wkładać, także to będzie inwestycja około 14 milionów złotych w powiecie tomaszowskim. Dlatego tutaj pokazuje to po raz kolejny, drodzy Państwo, bardzo ważną maksymę, że współpraca się opłaca. Współpraca się opłaca dla tych, którzy zdobywają te środki, ale przede wszystkim ta współpraca się opłaca dla mieszkańców Polski, dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego i to jest jakby najważniejsza rzecz.